Cześć, to ogrodnik dla zabawy. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam filodendrona, którego razem cieliśmy. Zobaczycie, jak on rośnie tam. Później więcej o nim poopowiadam. Tu są jego sadzonki, które też razem wsadzaliśmy, więc przesadzimy je teraz już do osobnych naczyń, do osobnej hydroponiki. Zobaczycie, jak rosną. Ale najpierw sprawdzimy, czy Florence Market nadal przesyła dobre rośliny, dobrze zapakowane. Od tego zaczniemy. Paczka jest, jak widzicie, cała, nic się z nią nie dzieje. Jest zafoliowana dodatkowo, więc jest to fajne, bezpieczne. Miłego dnia, to takie miłe dla rozpoczęcia i zobaczymy, co jest w środku. Na razie wszystko super, nie ma nigdzie porozrzucanej ziemi. Wszystko trzyma się tak, jak należy. Spróbuję to wyjąć. To jest roślinka niespodzianka. Florence Market robi taki fajny marketing i daje chyba do każdej paczki roślinki niespodzianki, które są super, więc to jest właśnie taka niespodzianka. A to jest właściwa roślinka i od niej zaczniemy. Co można powiedzieć? No jest piękna. Jest piękna. Nie miałem takiego syngonium, więc jestem bardzo szczęśliwy, że go mam. Nie wydałem na niego majątek. Może napiszę Wam gdzieś, ile on kosztował, więc nie jest to, powiedzmy, cena taka z dyskontu, ale za taką roślinę to uważam, że nie jest to wysoka cena. No i zobaczymy, jak będzie chciała rosnąć. Ja na razie ją zostawiam, może w którymś z następnych odcinków ją razem przesadzimy. Na razie ją zostawiam w tym podłożu, ale sprawdzę jeszcze, co to za podłoże jest. Podłoże to jest jakaś kora, a pod spodem, aha, kora jest na wierzchu. Jako chyba ozdoba, albo może jako wypełniacz przy transporcie. W ogóle bardzo doceniam pakowanie. Słuchajcie, otworzyłem niedawno sklep, jak wiecie, i zdałem sobie sprawę, jak trudno jest pakować produkty. Więc ci, co kupili już coś w tym sklepie, mam nadzieję, że widzą, że się staram, żeby było dobrze zapakowane. Też prośba, jeżeli rzeczywiście tak jest, to napiszcie gdzieś, czy w komentarzach, czy w ocenie, w opinii produktu, no bo naprawdę się staram, ale pewnie popełniam błędy jakieś, więc jeżeli takie są, to zgłaszajcie, będę starał się je naprawiać. Ta roślina jest bardzo ładnie zapakowana, bardzo ładna, jestem zadowolony. To zobaczymy też roślinkę niespodziankę. Jakaś wyszła. To jest starzec. Piękna roślina. Tu jest napisane roślina niespodzianka dla Ciebie. To jest też właśnie fajne. Ja lubię takie rzeczy. Udało mi się to rozplątać z tej folii. O. Tak wygląda roślinka niespodzianka. Bardzo ładna. Fajna. Super. Czyli podsumowując, uważam, że Florence Market nadal jest świetnym rozwiązaniem do zakupu dobrych roślin. Dobrze zapakowanych i naprawdę ciekawych. To jest syngonium albo wariagata. Więc to jest, no, ciekawe rozwiązanie i fajny
fajna roślina, polecam Wam Florence Market. W międzyczasie jeszcze jak rozpakowywałem, nie powiedziałem Wam o tym, ale na kartonie jest ich logo, czyli mają specjalne kartony swoje, co też uważam za dobre rozwiązanie, ponieważ jeżeli idą później do utylizacji, to i tak do recyklingu dla planety nie jest to nic złego, a fajnie zapakowane, ładnie zapakowane. Także wielki plus dla Florence Market. Pokażę Wam teraz tego filodendrona i o nim chwilę. To jest filodendron, oczywiście nazwę jak zwykle zapomniałem. To jest jakiś, napiszę Wam na pewno. I on rośnie w taki sposób, że najchętniej by się położył w całym pokoju, by szedł sobie po dywanie i byłby wtedy szczęśliwy. Ale no, postanowiłem go zrobić na trzech patykach wbitych po prostu w doniczkę. I poszczególne odnogi jego pospinałem z tymi patykami. Dzięki temu mam nadzieję, że skieruję go trochę do góry i, no i spróbuję go jakoś prowadzić przy tych patykach. To nie jest łatwe, ponieważ jest bardzo oporny. Te jego pnącza są mocno sztywne, nie chce się układać. Ale w ten sposób, delikatnie podnosząc i później coraz bardziej spinając go coraz wyżej, mam nadzieję, że będzie rósł tak jak ja chcę, a nie tak jak jemu pasuje. To jest piękna roślina, też zobaczcie ile ma nowych przyrostów. Ona naprawdę rośnie super i gigantyczne ma przyrosty, świetnie rośnie. Także tą roślinę Wam też polecam. A tu są jej sadzonki od niej, czyli cięte sadzonki, które były zabrane z tej rośliny. Te sadzonki były włożone do hydroponiki, do ala leczuzy, do mojej leczuzy, którą sam robiłem. Zobaczymy, czy się ukorzeniły, jak się ukorzeniły i spróbujemy je wsadzić do hydroponiki. Ponieważ stąd wykorzystam wszystkie sadzonki, więc nie będę się bawił, tak jak ostatnio Wam pokazywałem z tymi filodendronami melanochryzum, że tam się musiałem bawić, żeby każdy wyjmować osobno. Tu się nie planuję bawić. Wysypuję wszystko, wyjmuję sadzonki, zobaczymy, czy się ukorzeniły. No dobrze, wyjąłem wszystkie sadzonki, jakie były. Niektóre z nich są mocno ukorzenione. Tak jak ta i ta. Cztery sadzonki bardzo fajnie ukorzenione, mocno. Ogryzki, które były, wszystkie, już Wam mówię, 8 ogryzków, wszystkie mają korzonki. Czyli coś tam się ukorzeniło, ale jeszcze tu nic nie wyrasta, więc z nimi będę musiał troszeczkę inaczej postąpić. Jeden ogryzek, ten, odłożyłem go, ponieważ jest częściowo zgniły. I tutaj jest korzeń też. Zobaczcie, tu są kamyki, więc ja jego dalej będę ukorzeniał, chociaż jest częściowo zgniły. Czyli tak naprawdę wszystkie z tych sadzonek są do wykorzystania, do wsadzenia po prostu, żeby rosły. Przygotowałem sobie 3 doniczki. Widzę, że mam 4 duże sadzonki, więc będę musiał coś wymyśleć innego. Ale to nic. Planuję je wsadzić do sporych naczyń, bo są to 15x12. I te koszyczki są dość duże, ale ta roślina naprawdę szybko rośnie. W hydroponice szybko wypełni sobie korzeniami doniczkę i będzie rosła w górę. Pokażę Wam też, czym to podleję, żeby te korzenie jak najszybciej ładnie urosły. Dobrze, więc tak, część tej leczuzy chcę wykorzystać, ponieważ ona jest w miarę świeża, bo to niedawno robiliśmy, więc nie będę jej jakoś tam specjalnie wyrzucał i później czyścił, płukał, tylko część wykorzystam z tej, czyli na dno doniczki dam tą leczuzę, a nową leczuzę dam wyżej. Jak widzicie, mniejsza doniczka byłaby kłopotem nawet, dlatego że ta roślina wchodzi idealnie w ten rozmiar. Jeszcze muszę dosypać trochę.
To już jest świeża lecztuza nowa, więc zasypuję świeżą. Roślinkę wsadziłem troszkę głębiej, teraz ją delikatnie wyjmę, żeby korzenie się wyprostowały, a lecztuza się obsypała, żeby mogła lepiej rosnąć. Dobrze, to tyle na tą roślinkę. Dam jeszcze wskaźnik i osłonkę. Jedna jest. Druga jest. Ta sama historia, też trochę niżej ją obsadziłem. Mam jeszcze czwartą doniczkę, ale nie mam do niej osłonki, więc coś innego wymyślę. Jakoś źle policzyłem te rośliny, myślałem, że tylko trzy będą. Za chwilę wracam. No dobra, znalazłem taką 18 na 12, czyli spora. I ta ostatnia sadzonka pójdzie właśnie do takiej doniczki. Nie będę kładł już lecztuzy, dlatego że no w takiej dużej doniczce jest po prostu dużo miejsca, dlatego lecztuza nie jest tania, spróbuję zrobić coś innego. Keramzyt. Keramzyt pokażę Wam, jak czuję. Ja stosuję taki. Jest to dość wygodne rozwiązanie, jest całkiem ładne, trochę wygląda inaczej niż ten ogrodowy, taki zwykły, jest bardziej okrągły, ładny do szklanek na przykład naczyń, kiedy chcecie pokazać coś fajnego, ten jest super. Wsypuję na dno ten keramzyt. Zobaczcie, te korzenie już są dość duże, więc tu trzeba głębiej to wsadzić trochę. I włożyłem do końca pływaka, przez to doniczka trochę mi odstawała. On musi być do końca wsunięty, musi być równo z doniczką się kończyć. O, teraz jest super. Więc te cztery doniczki już są i to są sadzonki, które mam nadzieję, że bez problemu będą rosły. Ale co zrobić z tymi ogryskami, które jeszcze nie są idealne do wsadzenia, jeszcze nie kiełkują, jeszcze nie ma nic ciekawego z nich. Do nich zastosuję inne rozwiązanie. Rozwiązanie, które będę dokładnie opisywał w jednym z kolejnych odcinków, czyli stół uprawowy, który mam. Zobaczycie, jak on działa, ale do tego stołu właśnie stosuję hydroponikę, na przykład taką, jak teraz Wam pokażę. Będzie to taka taca z otworami i to zasypuję lecztuzą, wkładam te sadzonki i wrzucam to na stół, przez który cały czas przepływa woda i cały czas jest w nim woda. W związku z tym tam jest cały czas świeża woda z pożywką i dostarcza tą pożywkę świeżą do roślin. Zawsze taki sam poziom. Wsypałem sporo,
tej leczuzy. Do takich sadzonek lubię stosować leczuzę, ponieważ ona ma coś w sobie, co powoduje, że rośliny łatwo rosną, łatwo się ukorzeniają. Ja robię też swoją leczuzę, jak widzieliście wcześniej. Ona jest większa, wydawało mi się, że jest fajniejsza, ale w zwykłej leczuzie rosną lepiej. Przykro przyznać, ale taka jest prawda. Wstępnie je przesypuję, ale jeszcze później posypię to leczuzą od góry, żeby wilgotność była większa. Wszystkie mają korzonki, mniejsze lub większe, ale te korzonki mają, więc jest duża szansa, że jednak coś z nich będzie. Tu jestem już wsadzony wstępnie w podłoże, trochę przesypuję je. Nie muszą być zasypane całkowicie, mogą wystawać. Chodzi o to, żeby miały jak najwięcej wilgoci od podłoża, w związku z tym to podłoże powinno je otulać, ale nie musi ich zasłonić całkowicie. Nawet ja jestem zwolennikiem, żeby nie zasłaniać całkowicie, no bo przynajmniej widzimy, czy gnije, czy nie. I taką tacę stawiam na stole uprawowym, przez który przepływa woda i ona będzie cały czas nawilżona. Obiecuję Wam, że pokażę Wam w końcu to studio, bo staramy się skończyć je, ale no jeszcze dużo pracy, bo tutaj ambitnie chcę, żeby było od razu wszystko, więc jeszcze musicie chwilę poczekać. Dobrze, no dzisiaj to tyle, no bo nic więcej dzisiaj nie będę Wam pokazywał. Wszystkie produkty, które używam, wszystkie naczynia, wszystkie doniczki, miałem pokazać podlewanie. Do podlewania potrzebna jest woda. Od Stana ja stosuję 1,5-litrowe butelki. Coś mi tutaj Adansoni przeszkadza. 1,5-litrowe butelki i zastosuję jeden z dwóch nawozów, które polecam. To jest Kanzym, tak się pisze, i to jest kanny. Preparat, który pomoże w ukorzenianiu się tych sadzonek i albo Shogun Start, jest to też preparat startowy taki do sadzonek. Ja dzisiaj może zastosuję Shogun. Takie buteleczki 10 ml na próbę możecie sobie też kupić w sklepie, one nie kosztują dużo, a każdy nawóz można spróbować, czy warto, czy nie warto. Shogun zastosuję. Jego należy stosować 2 ml na litr wody, więc w butelce jest 10 ml. Ja mam tutaj 1,5 ml, czyli mniej więcej 1/4 butelki. Jest to bezpieczna dawka. Oczywiście wszystkie jak robicie zamówienie w sklepie, to do chyba każdego zamówienia są dokładane strzykawki takie 1 ml. To jest po to, żeby można było nawóz odmierzyć, żeby nie lać tak jak ja tutaj leję, już trochę z doświadczenia wiem ile tego nalać, tylko możecie strzykawką dokładnie tyle ile producent zaleca. Ważna rzecz też, powyżej 100 zł zakupy przesyłka jest gratis, więc to też wykorzystujcie. No bo ta przesyłka 15 zł odpada wtedy. Tak przygotowaną pożywką podlewam. Podleję tylko te 4, dlatego że to idzie na stół uprawowy, więc jakbym teraz polał, no to wszystko i tak wyleci dołem, bo nie ma podstawy, bo będzie stało na stole. Więc podlewam te 4. Leję do momentu, kiedy pływak lekko się ruszy. Nawet nie dojdzie do połowy, ale lekko się ruszy. Był ten moment, kiedy lekko podskoczył. Jeszcze jak ruszam doniczką, to widać, że coś tam pływa, ale jak doniczka stoi, to on jest prawie, że
na minimum i ja proponuję coś takiego na początek, dlatego że nie ma co zalewać od razu dużo pożywki. Niech roślina spokojnie sobie, niech podłoże spokojnie wciągnie tą pożywkę, a później trzeba będzie dolać. Dobrze, na dzisiaj to wszystko. Wszystkie materiały, wszystkie podłoża i pożywki są w sklepie, więc zachęcam do odwiedzenia tego sklepu. Zachęcam do próbowania różnego typu podłoży, dlatego że możecie mieszać perlic z kramzytem, co chcecie tak naprawdę. Nawet ceramis, ja też dawałem do podłoża hydroponicznego, oczywiście w mniejszej. Nie w 100% sam ceramic, bo to nie wychodzi z reguły, ale jako domieszka do podłoża jak najbardziej tak, więc polecam, próbujcie, szczególnie, że są zestawy startowe. Zestawy startowe, które jeszcze chyba są w promocji, nie wiem kiedy film dokładnie wypuszczę, ale te zestawy startowe dają Wam możliwość sprawdzenia, czy hydroponika jest dla Was, bo hydroponika nie każdemu może się podobać. A możecie kupić taki zestaw, to jest 11x9, taki podstawowy zestaw w 4 kolorach doniczek, bo tam jest też srebrny, ciemnosrebrny, biały i czarny, z leczuzą, która jest dokładnie wymierzona do tej doniczki i jeszcze z rizotonikiem. Rizotonik kany jest dokładany do każdego opakowania, więc kupujecie i startujecie, nie ma problemu z tym. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam bardzo. Cześć, pa!